Witam serdecznie, Kudła, z tej strony Yakuza Zero, tak, Yakuza Zero, zaczynam od początku całkowicie nagrywać to, gdyż, kurwa, to co na płytkach nagrałem za dużo tego pierdolenia się z tym jest, postanowiłem nagrywać kamerką gry z PlayStation 3, gdyż nie można się szorować, szorować się nie można, kurwa. Więc nie wychodzą najgorzej, jeżeli będą to jakieś starsze gry, no niestety będzie to kamerka, jeżeli będą to nowsze gry, będzie to szorowanie. No i tak, to w takim razie zaczynamy. Widzieliście tam loadingi i takie te inne rzeczy, co tam pokazywałem. Prawdopodobnie pojadę z demkami jak zwykle, ale dzięki temu, że właśnie w ten sposób będzie to nagrywane, filmiki będą dłuższe. Dużo dłuższe. Dużo szybciej postaram się też misje wykonywać, żeby było widać co, jak, gdzie, kiedy. Dobra, zaczynamy. I tak, Yakuza Zero. Nie będziemy kombinowali, kurwa, za sporo. Ja pierdolę się jebnęło, no. Będzie wesoło. To się tam chyba światło w okno się chyba odbija, kurwa. Będę musiał poprzekręcać trochę ten banjaj. Dalej się odbija, już trochę mnie. Teraz, no teraz już się postarałem, żeby się nie odbijało światło z okna. Mamy dzień, jeszcze. No i lecimy z tym koksem. Tak jak wiemy, możemy grać Kazumon Kiryu i przyszłości Majimo. Już tam doszedłem, no co prawda do Majimy już coś tam zacząłem robić, ale no dlaczego nie zacząć kurwa od nowa? Demko początkowe prawdopodobnie jeszcze puszczę, żeby nie było. Trochę też porobiło się na PlayStation Store, na PlayStation 3, gdyż, tak jak mówiłem, konsolka potupada troszeczkę. Nie jest to złą rzeczą, gdyż wszystko poszło w dół. Naprawdę, jeżeli ktoś siedzi na PlayStation Store, na PlayStation 4, to nie widzi tego. O. Nowa wersja, coś się podmieniało, to tego nie widzi, bo tam ceny cały czas praktycznie trzymają te same. A tutaj no, te gry co można mieć na PS4, no to tutaj dodatki czy inne takie pierdoły już chodzą dużo taniej. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z Yakuzą, Yakuza jest azjatyckiego pochodzenia, grą z Azji prosto ściągniętą. Gdyż nie można jej w Europie chwycić, tak jak już też wcześniej wspominałem. Ale dzięki temu możemy poczuć trochę Japonii. I znowu będę musiał kurwa dla alkoholików tą wódkę zdobywać. Boże kochany, jedna z trudniejszych misji. Ale nic to. No i filmiki prawdopodobnie nie będą w HD, niestety. Choć może. No a przy okazji jest jeden problem, bo przy filmikach nagrywanych bezpośrednio z rekordera, nie wiem jakie to ma znaczenie, w jaki sposób jest to robione, Sega potrafi blokować filmiki, to znaczy Sega, YouTube, kurwa. YouTube z tymi swoimi chorymi restrykcjami.
zabezpieczeniami i innymi takimi chujami, mujami wyciągniętymi, kurwa, nie wiadomo skąd, z krzaków chyba. Bo same firmy, z tego co wiemy, nie mają za dużo do powiedzenia w temacie reklamowania ich, czy chociażby ich produktów. Nie mają z tym za dużych problemów. No, tutaj wyjątkami jest Sega Japan i właśnie Capcom Japan, ale reszta firm jakoś tak, kurde, nie burzy się aż bardzo, że się ich let's playe, long playe, czy jakieś inne tam widzimisię z gier wgrywa. Wiesz, to jest reklama dla danej firmy, nie? Przy okazji większość firm udostępnia właśnie taką możliwość. Dzięki właśnie jest Sony PlayStation 4. Więc nie wiem, jakim sposobem, jakim kodłem źródłowym właśnie YouTube jedzie, że potrafią mi trzeci content, kurwa, wykryć w filmikach zrobionych z właśnie z nagrywarki, z rekordera. Nie mam tego problemu przy kamerce natomiast. No, tak jak wiemy, naciskamy batona. I tutaj tak, to było chyba load, to był New Game, to było. Nie, nie, to jest load. Tu jest New Game. Bierzemy easy, jak przedtem. Tak, wiem, że mam save'a. No i początek jak początek, wiemy, że Kazuma nieźle napieprzył jednemu gostkowi z krostą na czole. Znaczy, to chyba znak Buddy jest. No i wiemy, że później ten gostek, spoiler, w niewyjaśnionych okolicznościach ginie i trzeba się dowiedzieć, kto, jak i kiedy wrabia tutaj Kazumę Kiryu. Kazuma Kiryu tutaj próbuje się wbić na szczeble Yakuzy, więc jego zachowania, jego reakcje, jego takie jakieś głębsze idee są troszeczkę różniące się od tych nowszych wersji Yakuzy, gdzie próbuje się właśnie wyzwolić. Tutaj będziemy widzieć jeszcze przed pierwszą akcją, przed pierwszym pójściem do więźnia, bo w jedynce, jak wiemy, Kazuma wychodzi właśnie z niego.
Jak wbija się powoli na szczeble. Na szczeble, kurwa, szczeble. Na szczaple. Na szczeble świadka przestępczego. Będzie sławny niczym biber. Pokłony padalce. Klęknij i przeproś panna. I możemy zacząć chodzić, chyba. Znowu zapomniałem, znowu nie pamiętam. Kurwa, to było miesiąc temu, jak dawno. No jeszcze nie, jeszcze się musi pogadać. Dostać pierwsze pieniążki. Widzimy w tej grze, nie jest tak jak poprzednik, że był jakiś renderowany trailer, jakiś przerywnik i potem gra, tylko tutaj mamy jeszcze takie przerywniki, jak moglibyśmy zobaczyć w Yakuza Black Panther na PSP. Jest takie przemieszanie. Bardzo na korzyść wychodzące tej grze. Takie jest moje odczucie przynajmniej. Takie moje zdanie. ことを聞いてればそうしたかもしれません。けど一度極道になっても
Więc dobrze, zaczynamy w Kamurocio. Chapter pierwszy. Spróbuję go obcykać właśnie teraz. Nie wiem, czy mi się udało, to kurde, trochę ciężka sprawa jest. Tym bardziej, że postać mam praktycznie od zera, zero wylewelowania. Będę starał się też jak najmniej walczyć w tej chwili. Jedna z ostatnich gier na PlayStation 3. A bije nie jedną. Właśnie z PlayStation 4 graficznie. No tak, PlayStation 4 dopiero co zaczyna. W gruncie rzeczy ile mamy Playata 4 na rynku? Rok, półtorej. Świeżynka. Dobra, szybciej, nie mamy czasu, panowie. Ja tu let's playa robię. Trening na początku, no wiadomo, musimy tutaj powciskać różne takie przyciski, najpierw będzie kwadrat, potem będzie trójkąt, potem kwadrat i trójkąt. No szkurwa! Dobra, udało się, teraz kwadrat, trójkąt. Rozdowiadujemy się czegoś o energii. Chwyty. Dobra.
ty kurwa. No teraz chyba trzeba ich pokonać, tego co pamiętam. Dokładnie. No nie będzie małpko. Szybciej, szybciej. Dobra, udało się nam ich delikatnie ponapierdzielać, skuć im makówki. Dokładnie, niśki. Przyjaciel, przeciwnik, niemal brat. Tak, to zna historię Jakuzy. Tutaj nie będę wielkich spoilerów rzucał. Ten wie. Kto nie zna, niech pozna. Nie ma za co! I speszyli chłopaka. A Kazumie chodziło tylko o rozpierdol. Chyba nawet tego chłopaka nawet nie zauważył. I teraz tak, można podwiedzać miasto, bądź szybko do przodu pobiec. Tu będziemy rozmowę trochę przewijali. Chociaż już ją... chociaż się nie da chyba. Bądź popędzić możemy do przodu, gdzie te kolejne akcje będą nam się wgrywać. Nagrywać. Tak jak mówię, będę starał się oprócz demek renderowanych przerywników stawek takie mniej istotne sekwencje pomijać. Już ten let's play naprawdę trwałby strasznie, ale to strasznie długo. Kilka innych gier czeka, tym bardziej, że niedługo mamy, tak jak wiecie, Wiedźmina trójeczkę i tu kurwa właśnie trzeba nadrobić. W tej chwili. A z takich nowych informacji i plotek bardziej niż informacji, no ale ponoć Sega zaczęła kombinować z Shenmue 3 pod PlayStation 4, więc nie wiem czy to jest prawda, czy to jest po prostu kolejne wymyślanie, puszczanie plotki po internecie.
ale nie zdziwiłbym się, gdybyśmy w niedługim czasie dostali wersję HD 1 i 2, a zaraz po tym właśnie trójeczkę. Nie zszokowałoby mnie to wcale w tej chwili. Seria Yakuza się już praktycznie skończyła. Zostały jeszcze Ryogu Getsu, czyli Yakuza w feudalnym wydaniu. A tu jak wiemy też za dalekiego pola do popisu nie ma. Więc panowie z Segi będą próbowali się odkuć na kolejnym tytule. No w międzyczasie kombinowania jakiegoś nowego, jakiegoś sprytnego kolejnego tytułu typu właśnie Yakuza. One prawdopodobnie wrócą do czegoś, co już zostało stworzone. Przy czym można jedynie pokombinować. No. Więc nie zdziwiłoby mnie, gdyby takowa plotka, informacja sieciowa o Shenmue okazała się prawdziwa. Choć jak wiemy z tasiemcami już tak bywa, że zawsze można zrobić kolejny odcinek, więc i przy Yakuzie panowie mogą kombinować jakimś nowym bohaterem. No ale sądzę, że Kazuma już tak się przyjął, że to by raczej nie przeszło. Choć może, kto wie. Dobra, ja muszę zajarać. I mamy kolejną akcję, będziemy mogli sobie potrenować hejsty. Hejsty są tu naprawdę bardzo ciekawie skomponowane i bardzo, bardzo przydatne w czasie walk. Kazuma Kiryu żadnej rozrubie nie odpuści. No więc panowie, zatańczymy. Zatańczymy. I teraz chyba trzeba ich pokonać.
potańczyliśmy, trochę pieniędzy zdobyliśmy. Pieniądze też, tak jak wcześniej wspominałem już we wcześniejszym let's playu, z tej samej gry. No zdobywa się bardzo łatwo i bardzo przyjemnie. Można też się bardzo łatwo i bardzo nieprzyjemnie stracić. I lecimy dalej. No i poznajmy pierwszego mentora. W ten właśnie sposób sobie rozrabiamy techniki, statystyki, też oczywiście za pieniądze. Tych jeszcze nie można. Przy okazji wiemy, że Niśki jest bardzo rozchwytywany i hojny zarazem.
Nie będziemy mogli się sobie pośpiewać, znaczy się napić się, pośpiewać. Do zatańczenia jeszcze chwila. No i dobrze, pierwsze spotkanie z karaoke w tym odcinku. No, nasz pierwsze spotkanie po raz drugi, czy po raz trzeci nawet, czy po raz czwarty. Ale nieważne. Znowu Judgment. Wiemy, że zsiemy. Wiemy, że zsiemy dalej na karaoke, ale końcóweczkę udało mi się jak zwykle wyhaczyć. Nie no i tak najgorzej. Ale zawsze mogłoby być lepiej. じゃねえか。 顔2個が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみる。
Teraz of course dowiemy się, że ten gościu ze znakiem Buddy na czole został zaciukany. ねえよ。 もちろん証拠があるわけじゃない。でもな、その件でおやっさんが部署に行ってから苦情が偉い異常を聞いたら、心配とこに何とやらない。何し、今は首に連絡するしかない。だろう。そうか。わかった。俺はとりあえず。
I od tej pory możemy zażyć nieco swobody, nie za dużo oczywiście. Żeby nie było, że zaraz będziemy mogli całe miasto zwiedzić. O niestety nie będziemy mieli takiej możliwości, przynajmniej na początku. To też już zdążyliście, jeżeli oglądaliście wcześniej, te wcześniejsze let's play Yakuzy, zauważyć. No, no, jeszcze nie teraz, jeszcze budka. Okej, pierwsze rozruby się zaczynają. Albo jeszcze nie. O, o, tego pana trzeba zaczynać. Brakuje mi trochę piłki i przy zaczepkach. I wrócimy trochę do przodu, tak jak powiedziałem, będę starał się... A, dobra. A jak już zaczepia, to nie zaczepię. Będę starał się pokazać jak najwięcej gry, jak najmniej jakichś tam akcji. No to możecie zobaczyć sami zresztą. Jeżeli zakupicie grę. Jeżeli nie zakupicie, to macie co żałować. Chyba nie. Dobra, jak nikt nikogo nie zaczepia, to idziemy do przodu. Tak, subwencja.
やっていません。 Jesteśmy z powrotem w Kamurajczo. Kamurajczo. Musimy odnaleźć tego typa, żeby się dowiedzieć dokładnie, o co chodzi, dlaczego zostaliśmy wrobieni i takie tam. Przy okazji poznajemy swojego jednego z mistrzów sztuk walki i z drugiego mistrza. Przy okazji. Tym goskom trzeba po prostu skopać, oklepać maski i takie tam też dziwne inne sprawy.
Przy okazji uczymy się nowych technik, nowych ciosów, kombosów. W bardzo przyjemny i sympatyczny sposób to wszystko zostało wklejone, zmontowane. Zlepione. No, co prawda kilku akcji tutaj w stosunku do poprzednich przyszłych odcinków zabrakło. Poprzednich, no. To jest nawrót. Nawrót do korzeni. Kazumy Kiryu. Można powiedzieć, że w poprzednich odcinku. No ale zostało dodane też tyle patentów, że nie można się o to gniewać. Dobrze, musimy próbować tą technikę, którą przed chwilą się przyuczyliśmy, nauczyliśmy. Który to był przycisk? Dobra, zmieniliśmy. Czy zmieniłem? A, uniki. Dobra, teraz patrz. Dobrze, pięknie. No i dawaj, Kazuma. Pięknie, właśnie o to chodziło. Co prawda nie pokazałem całej tej techniki, jak ona pięknie jest opracowana. Ale staram się jak najszybciej pokazać w tym let's playu. Już i tak dalej doszedłem niż dwóch poprzednich, tak mi się wydaje przynajmniej. Później będziemy mogli oczywiście do panów wrócić, przyuczyć się jeszcze trochę. No bo może techniki trzeba odblokowywać. Ale mówię, zostało to w zakurwisty sposób pokombinowane. No i dobrze. Teraz trzeba odnaleźć typa, który nam starał się zrobić krzywdę. Krzywdę. Żadnej krzywdy nie doznaliśmy, ale po barach jeszcze nie możemy, co prawda, wszystkich chodzić. Wszystkich akcji też nie możemy porobić. Ja w tej chwili postaram się zasejwować. I kolejne akcje pokazać wam. Zagrałbym się z lekką nutką pierdolenia Yakuza Zero. Part drugi. No, chapter pierwszy oczywiście dalej. No, w takim razie. Ja dziękuję za oglądnięcie. Subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie komentarze, co byście chcieli w tym let's playu zobaczyć. Jak go widzicie. Wiem. Powtórzyłem, co prawda, ale no tak jak stałem, tak jak mówiłem wcześniej, staram się, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby let's play nie były zbyt krótkie i żeby nie było problemu przy ich oglądaniu. W takim razie dziękuję bardzo, trzymajcie się.